Skrzyżowanie ulicy Krakowskiej, Bytomskiej, Szymanowskiego i Towarowej nigdy nie było najłatwiejszym do przejechania, ale od czasu wznowienia przebudowy torowiska kierowcy muszą się uzbroić w jeszcze większą cierpliwość. 24 stycznia miasto i spółka Tramwaje Śląskie podpisały umowę z firmą KZN Rail z Krakowa, która dokończy przebudowę. Prace rozpoczęły się już następnego dnia, a w tym tygodniu zostały zintensyfikowane m.in. na newralgicznym skrzyżowaniu przy Dużym Kościele. W ramach inwestycji na skrzyżowaniu powstanie rondo. W związku z pracami przeniesione zostały przystanki autobusowe, wprowadzone zostały zmiany dotyczące pasów ruchu na Krakowskiej. W poniedziałek środkowy pas został sfrezowany i wyłączony z ruchu. Samochody wyjeżdżające spod wiaduktu poruszają się dotychczasową zatoczką autobusową. Na skrzyżowaniu panuje większy chaos niż kiedykolwiek, ale taka sytuacja ma potrwać jeszcze do końca czerwca.